Misja 11. Labirynt. Zadania. Zlokalizuj bunkier antyleryjski. Zniszcz wszystkie armaty. Zlokalizuj pokój komunikacyjny. Zniszcz urządzenia lokalizacyjne. Labirynt to przecież to jest wszystko, co każdy uwielbia w grach, czyli autentycznie miejsce, w którym wcale się nie zgubisz. Wcale, a wcale. Ale tutaj nie mamy za dużo rzeczy do zrobienia, tak więc... O, już na sam start w pizdę dostaję, bo widzę, że tutaj obok się pojawili, tak więc ja może sobie wrócę z powrotem. O, jednemu czapę nawet ściągnęliśmy. Bierzemy co nasze. A można było to tak załatwić. To możemy sobie otworzyć drzwi, ale nie wiem, czy chcę jeszcze otwierać drzwi, ponieważ tutaj coś jest. Ale tu jest chyba... No, tu jest dalsza część poziomu, dobra. To może lepiej najpierw sobie faktycznie otwórzmy drzwi, bo ja widzę, że tam już na nas czekają, kurde, frajerzy. Chyba nawet... No, przez ściany nas, kurde, śmiecie widzą. Cheaterzy pieprzeni. No patrzcie i powiedzcie mi, czy to nie jest, kurde, przegięcie pały, że oni przez ścianę widzą. No powiedzcie mi, czy to nie jest przegięcie pały w tym momencie. Może co, podczas... że tak powiem, wojny to też może oni widzieli przy ścianę, co? Może jeszcze tego się dowiemy. Hahaha, elegancko. To już mamy za... O, patrzcie, kurde, ty, dwa podpunkty mamy już zaliczone. Elegancko, idziemy dalej. Idziemy dalej, proszę państwa. Czy ja tu widziałem apteczkę? Nie, SMG. Oj, trochę sporo musimy tutaj ładować. Gdzie pistolem to trochę więcej. Znaczy, kurde, pistolem trochę więcej. Pistolem trochę mniej właśnie musimy ładować tej amunicji, żeby rozwalić te niektóre skrzynki. Oj, 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 nieładnie. Trochę wygląda tak, jakbyśmy jakiś baniak z jakąś cysterną brali, żeby się wyleczyć. Może, kurde, Manon jest jakimś zmutowanym człowiekiem, zmutowaną kobietą, która musi cysterny z paliwem brać jako, nie wiem, wyleczenie się czy cokolwiek. Wszystko jest możliwe, powiem wam szczerze, w tej grze. Wrócę może sobie, tak trochę pozbieram amunicję, nie żeby coś, niech oni przyjdą do mnie. Ja nie gryzę, wręcz pożeram od razu. O, i widzicie, możemy się wyleczyć. Elegancko. No, z misji na misję gra robi się coraz trudniejsza, ale to dobrze, to dobrze. Poziom trudności musi być w pewnych miejscach troszeczkę bardziej wygórowany, bo jednak, no, gdyby gra miała być cały czas taka łatwa, no to trochę byłaby nudna, nie oszukujmy się. A tak to jakiś challenge jest jakieś wyzwanie. Wiecie, co mnie też w ogóle w tej gierce cieszy? Że gra nas informuje, jak na przykład czegoś zapomnimy, że na przykład nie będziemy mieli wszystkich obiektywów. To dobrze, że gra nam mówi, że wiecie, na przykład nie skończymy poziomu, dopóki nie będziemy mieli tych wszystkich obiektywów, bo... No gdybyśmy mogli sobie tak kończyć, no to wiecie, no z jednej strony niby było fajnie, bo skończylibyście sobie dany poziom, ale no misje nie mielibyście zaliczone, więc no nie byłoby fajnie w sumie z drugiej strony.
Sorki, że tak cicho teraz jestem, ale tutaj troszeczkę chcę się skupić, szczególnie, że muszę nasłuchiwać, z której strony oni idą. A to jest bardzo ważne. Bo nie gramy tutaj w zwykłą popierdółkę, tylko w grę, w której trzeba przeżyć! Dokładnie, trzeba przeżyć. No teraz to już trochę mamy więcej niż mi się wydawało. Hej, 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 ej, ej, co ty? Ile on w siebie kul? What the fuck? Ile ja w niego kul musiałem władować? Tu jest chyba koniec planszy, co? Tak mi się wydaje. Co, jeszcze jeden żyje? Gdzie jest śmieć? A, tu jest. Ja pierdzielę, tu momentami aż oczopląsu można dostać, ile tutaj się dzieje. Dalej nie mamy, kurde, wszystkiego, więc coś zostało pominięte. I ja zaraz dowiem się, co zostało pominięte i zaraz wyciągnę odpowiednie konsekwencje. Ale najpierw trzeba zobaczyć. Poszliśmy sobie tutaj. Nie, mi się wydaje, że chyba jednak trzeba iść dalej, bo tutaj nie ma nic szczególnego, gdzie moglibyśmy wrócić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, lecimy do przodu. Lecimy na razie do przodu, nie zastanawiamy się. Aha, okej. No to elegancko. O, i to się samo niszczy, czyli to jest chyba ostatni podpunkt z tej misji. Tak mi się wydaje. To jest. Elegancko. Proszę państwa, wszystko zrobione! Co ja tutaj w ogóle się srałem? Przecież żeśmy to tak mistrzowsko zrobili, że to jest coś pięknego. By 1940, the combined armed forces of Nazi Germany were unlike anything the modern world had ever seen. After their brutal success in Poland, the Wehrmacht prepared to unleash their lightning war against the West. It was over quickly. O, ja cię zsunę. Co tam się dzieje? Ja pierdziule. O, tutaj akurat mamy good, czyli dwie gwiazdki. Szkoda, że nie trzy, ale trzeba przeżyć. Trzeba się niestety z tym pogodzić. Nie zawsze będzie wszystko kolorowe, jak nam się wydaje. 37. No kurde, patrzcie, jakie ładne wyniki. No proszę was. Okej, musimy teraz do menu wrócić i zacząć next mission. You've been on some tough assignments, Manon, but this time we're sending you to a rather dark place. And this, of course, is Heinrich Himmler, Reichsfuhrer of the SS. One of the more pitiful excuses for a human being that you'll ever encounter. Did you know he was a fertilizer salesman before the war? The quality of his current product isn't much different. He spent the last few years trying to sell Hitler on the creation of an official SS nation-state within Germany, establishing a royal class among the master race. Unfortunately, Himmler and the SS seem to be getting their way. The influence of this criminal organization has continued to grow as the war has gone on, to the point that they already have many trappings of an autonomous republic, including their own economy, political system, even their own army, the Waffen-SS, and now it seems their own capital.
This is Wevelsburg. It's a castle in the Paderborn region near the town of Buren that Himmler has slowly been converting into his personal palace over the last couple of years. Since the SS has so much power and is responsible for so much within the Third Reich, we've decided to send you inside Wevelsburg to find out what exactly is going on in there. Steal whatever documents you can. They'll not only inform us of their current activities, but they also might prove to be valuable evidence at the inevitable war crimes tribunal for these deviants. Your transport leaves tomorrow morning at 0500 hours. Be extremely careful, Manon. We're not sure what you're going to encounter, except that it's most likely going to be bad. Okay. Mamy Ascent to the Castle, czyli zaczynamy misję w zamku, gdzie będą rycerze. I mógłbym oczywiście tutaj sesję skończyć, ale jako że z tego co słyszę rozdział czwarty też jest taki dosyć krótki, to robimy jeszcze rozdział czwarty w tej sesji, a skrócimy sobie troszeczkę tę serię o jedną sesję. Więc od następnego razu będziemy robili sesję numer 5. A teraz czekajcie chwilę, ja szybko pójdę się załatwić i troszeczkę rozciągnąć, tak więc dajcie mi z 5 minutek. Misja 12. Wejście na zamek. Zadania. Znajdź łom. Znajdź przecinaki do drutu. Zniszcz radio. Ukradnij kolejkę linową. Wyłącz hamulec awaryjny. Wyłącz kontrolę nadrzędną. Witam serdecznie, witam. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Jedziemy z koksem. Trzeba było troszeczkę odpocząć, ale teraz już odpocząłem i mogę grać dalej. Nie ma problemu żadnego. To jest teraz lecimy z kuszą, ja widzę. Wow. Co my tu mamy, kurde, za bronię? O, ciesunek, kurde. Co to jest? Gdzie jest nasz mały pistolecik? Co wy z nim zrobiliście? Halo? STG-44, okej. Okay. Czyli nasza nowa broń to jest STG-44. Dobra, nieważne, nie interesujmy się tym. O kurde, oh shit. Dobra, ja tutaj ledwo co z życiem uszedłem. To jest, może nie ma co ryzykować i idźmy może lepiej torami górą, nie? Serio, lepiej idźmy sobie tędy, nie zwracajmy uwagi, idźmy do przodu. Tak jak przystało na prawdziwych wojowników, a raczej na prawdziwą damę, która robi tutaj totalny rozpierdziel. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, czy miejsca, w których teraz jesteśmy, to są odwzorowane miejsca kropkę w kropkę z naszego rzeczywistego życia. Czyli wiecie, mam na myśli, że na przykład to miejsce, które teraz jest, to jestem ciekaw, czy to twórcy wymyślili, czy to jest odwzorowanie jakiegoś faktycznie miejsca w Niemczech, ponieważ, moi drodzy, jesteśmy teraz w Niemczech. A dokładnie to w Wewelsburgu. Tak więc, no jestem ciekaw, czy w Wewelsburgu, takie miejsce jest. I przy okazji sobie troszeczkę ammo zebrali. Zebrali im. O. Dobra, dobrze, że się odsunąłem. Dobrze, że w ogóle w tej gierce granat nie mam jakiejś, wiecie, mocnego wybuchu, jeżeli chodzi o dystans. Bo to mogłoby być troszeczkę niefajne. A ta skrzynka co? Myślałem, że to będzie taki troll jak w tym, w Tarzanie, że się, wiecie, podejdzie pod tą skrzynkę i ona zaraz, kurde, spadnie ci tak nagle z dupy w dół. Ale muszę bardzo pochwalić, naprawdę twórcy spisują się na medal, bo każdy z poziomów wygląda naprawdę zajebiście. No, z poziomu na poziom
Jest to po prostu zajebiste, co oni odpierdolili, jeżeli chodzi o grafikę i motyw muzyczny, który nam tutaj towarzyszy. Ja muszę właśnie w końcu umieścić informację, kto jest odpowiedzialny za motyw do tej gierki, bo akurat jest to dosyć, może nieznana osoba, ale można by powiedzieć, że parę jej tam utworów właśnie jest na YouTubie. A jak nie jest, to po prostu w pewien sposób... No jest w jakiś tam sposób znana. O, powiedzmy tak, bo ona wykonała, ta osoba, soundtrack również do Medal of Honor jedyneczki na PS1 oraz innych produkcji. To chciałem powiedzieć. Sorry, po prostu się troszeczkę zagmatwałem w tym, co chciałem wam wytłumaczyć. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. No tu mamy trochę takie wiosenno-jesienne klimaty, patrząc na kolory liści drzew. O! Dostali w cymbał. My się nie damy, my nie będziemy ginąć. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy, zapamiętajcie to. A ten co robił? Czy on chciał się wyszczać? A może chciał się wysrać na stojąco? Ja tam nie wiem. Powiem tak, oni podczas takich właśnie wydarzeń, jakkolwiek to brzmi, mieli różne głupie pomysły, więc podejrzewam, że nawet ten delikwent chciał po prostu się wysrać na stojąco. Ale no coś po prostu ewidentnie nie pykło, tak więc... Nie mój problem. Przez chwilę myślałem, że ktoś do drzwi puka, a to pralka tam kurna pieprza. Dobra, idziemy dalej. Tu widzę, że tory są. Tory nas będą prowadzić w jedną stronę. Rozpędzeni prosto w stronę słońca. Tu się przy okazji wyleczymy, weźmiemy ammo. Dawaj mi ammo, dawaj mi ammo! Nie chcesz mi dać ammo, kurde, szkoda. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Sobie tutaj poprawę pop filtr, żeby nie było. I teraz elegancko, dwóch naraz, no proszę was. Muszę zapamiętać, to jest STG-44. Ta broń, w której obecnie strzelam. O, i mamy tutaj rycerzy. No to będą nasi przeciwnicy tutaj. I teraz lecimy ze snajperki. Kto następny? Jest, kurde, następny. Dawaj. Cymbał dostaniesz, o, już dostał. O, przyszedł kolejny. Te może zajdę już. Nie ma co. No się okazało, że kurde przeżył. Jeden z drugim. Ale dobrze, warto było wejść na ten wieżyczkę, bo teraz mamy przy okazji snajperkę ten zebraliśmy, więc jest wszystko w cacy. Pyk. Myślałem, że tutaj jest jakaś misja odnośnie snajperki, że musimy, nie wiem, tam postać trochę dłużej, żeby ich ze snajperki ciągnąć, ale nie, na szczęście nie trzeba nic takiego robić. Czy tutaj da się wejść do tego małego budynku? Nie, nie da się. To jest budynek bez wejścia. No totalny bezsens i absurd. Pamiętaj, żeby przeładowywać dokładnie. Następny, kurwa, ile was jest? Dobra, na razie nikogo nie ma, czyli prawdopodobnie już wszystkich wybiłem tutaj. Ale pewności nie ma. Tutaj się kampią. Kurde, pały dechombite. Oh,
Okej, okay, trzeba było zniszczyć radio elegancko. Teraz oni się oczywiście striggerowali. No bardzo się striggerowali, skoro ja celowałem w niego, a on mi wybił zęby. O kurde, ty śmieciu jeden. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie ostatni raz zginęliśmy. Raczej, żeśmy on... Po prostu... Jak to inaczej powiedzieć, żeby nie wyszło na coś, do czego YouTube się będzie chciał przyczepić. Odnieśliśmy porażkę, o. Dobra, mamy teraz jeszcze 3 podpunkty do zrobienia, tak więc lecimy. I tutaj mamy, kurde, hordę frajerów, którzy... No po prostu nie mogą chyba żyć bez nas. Ale przy okazji tutaj załatwiliśmy towarzystwo, więc nie będzie nas tutaj dłużej denerwować. I przy okazji mamy pełno HP, co jest oczywiście jak najbardziej na plus. Bardzo łatwo można sobie z nimi poradzić, jak widzicie, nie są oni jakimś, kurde, przeciwnikiem aż tak strasznym, jak niektórzy piszą, bo to właśnie są chyba ci, a nie, to nie są ci rycerze, to są jeszcze ten, zwykli żołnierze. Rycerze dopiero za niedługo pewnie będą, skoro już zaczęliśmy tą lubianą misję przez większość fanów. O, mogliśmy sobie tutaj przeskoczyć elegancko. I nic nie ma tutaj innego? Nie, tutaj jeszcze nie ma nic, okej. Kurde, Manon, ale ty jesteś ten, Ulana, bez kitu. Jesteś Ulana jakaś, bo autentycznie ona się w drzwiach nie mieści, albo w futrynie nawet. Dobra, mamy jeszcze 2 rzeczy do zrobienia. Ale najpierw zanim to zrobimy... O, od tylca chcą. Od tylca chcą mnie cisnąć, ale ja się nie dam. I tyle mam do powiedzenia. O kurde, co jest? Ty, ja nie zauważyłem go. O kurde, ty jakiś typ tutaj był. Ej, to mi się teraz z Outlastem 2 kojarzy, nie? Gdzie tutaj była też był poziom, gdzie trzeba było uciekać właśnie przed tymi wszystkimi, kurde, frajerami i trzeba było właśnie do takiej piwnicy się dostać. Pamiętam to jak dziś, a Outlasta ogrywałem z 3 lata temu w sumie. A cable car? Okej, czyli co musimy teraz zniszczyć? To? To musimy rozjebać? Czyli mamy to tym czymś już pojechać? Nie, nie wydaje mi się. Coś jeszcze żeśmy pominęli chyba. Coś żeśmy kuźwa pominęli, tak mi się wydaje. Bo to raczej wątpię, że mamy już tym jechać. Chociaż? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Dobra, spróbujmy. Aha, to jest... Tak, to było ostatnie. Ja się tak zastanawiam, co my mieliśmy zrobić. Czy tym wyciągiem lecieć do góry, czy... Czym to tam, kurde? Bo to raczej nie jest żadna ciuchcia nic. To jest bardziej taki wyciąg. Ciekawostki. Historyczna nieścisłość. Pierwsze STG-44, znane jako MP-43, nie trafiły do SS. Aż do października 1943 roku. MP-40 był wówczas bardziej prawdopodobną bronią automatyczną. Historyczna nieścisłość. Gewehr-43 został wprowadzony do produkcji dopiero w październiku 1943 roku. Gewehr-41 był wówczas najczęściej używanym karabinem.